Do naszej redakcji zgłosiła się kolejna osoba, która twierdzi, że została pobita przez policjantów. Nasi dziennikarze sprawdzili w prokuraturze, jak często podobne zdarzenia mają miejsce i czy są one zasadne. Przypomnijmy, w tym roku pierwsze zgłoszenie o rzekomym pobiciu przez policjantów otrzymaliśmy w lutym. Wówczas pięciu młodych mężczyzn twierdziło, że zostali bez powodu pobici, gdy wracali z dni Wałbrzycha. Przedstawiali m.in. dowody w postaci drastycznych zdjęć obrażeń. Prokuratura jednak umorzyła śledztwo, ponieważ nie dopatrzono się znamion przestępstwa. Kolejna sprawa, o jakiej informowaliśmy, miała miejsce niedawno. 35-letni mężczyzna zmarł kilka godzin po opuszczeniu komisariatu. Wiadomo, że przyczyną zgonu były urazy, choć nadal nie ustalono, czy mogło dojść do pobicia podczas pobytu na komisariacie. Tę sprawę nadal bada prokuratura. Wkrótce potem zgłosił się do nas Andrzej Horodyski, który twierdził, że policjanci siłą wepchnęli go do radiowozu, wywieźli w odosobnione miejsce i tam zmuszali do podpisywania niewypisanych mandatów, a kiedy odmówił, zaczęli go dusić i bić. Prokuratura rejonowa w Wałbrzychu zdecydowała się przekazać tę sprawę do prokuratury okręgowej w Świdnicy, co oznacza, że będą prowadzone dalsze czynności wyjaśniające. Kilka dni temu zjawiła się u nas pani Helena Zieleń, która także oskarża funkcjonariuszy o pobicie. W Starych Bogaczewicach na przystanku. Stałam z dzieckiem, bo mam syna niepełnosprawnego, ma niedługo 4 kończy. Stałam z dzieckiem, czekałam na konkubina, żeby mi pomógł wózek pchać. No i oni nadjechali. Policja nadjechała. I, bo jeszcze z koleżanką stałam. Nadjechali i ten pytają się, która matka tego chorego. Ja mówię, ja, bo co? I tak mnie za plecy, za szmaty wrzucili mnie do busa i zaczęli mnie kopać i bić. Problem polega na tym, że pani Helena nie posiada twardych dowodów, nie ma żadnych widocznych śladów pobicia, a po rzekomym zdarzeniu nie udała się do lekarza. W takiej sytuacji prokuratura ma bardzo ograniczone pole działania. Nie wiem, jak oni to kopali, że nie ma śniadów, tylko że mnie boli. To jest pomówienie bez potwierdzenia tych okoliczności innymi dowodami, tu bez obrażeń. No trudno skierować jak do skażenia przeciwko komukolwiek, prawda? Tak samo jak inne osoby fizyczne, które przychodzą, zgłaszają, że tam doszło do ich pobicia. Jeżeli nie mają obrażeń, jeżeli zdarzenie było jakiś czas temu, nie ma świadków takich wiarygodnych, no to trudno przeciwko komukolwiek, nie mówię tylko przeciwko funkcjonariuszom policji, ale innym osobom, obywatelom, kierować akt oskarżenia bez dowodów, prawda? Bo póki nie zbierze się dowodów, nie oceni się tych dowodów, nie udowodni winy, no to niestety wszystkie wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść, nie na niekorzyść. Pani Helena zostanie jednak wezwana na przesłuchanie do prokuratury, ponieważ jej zawiadomienie złożone na piśmie nie jest dla prokuratora wystarczająco jasne i należy je uzupełnić. Dopiero wtedy zostaną podjęte decyzje, czy sprawa będzie dalej badana. Ogólnie do wałbrzyskiej prokuratury wpłynęło w tym roku 25 podobnych zawiadomień. Dwa zostały umorzone, w jednej sprawie odmówiono wszczęcia dochodzenia. 14 spraw zostało przekazanych do prokuratury okręgowej w Świdnicy, która z kolei przekaże je innym prokuraturom rejonowym, by tam zostały dokładnie zbadane. Śledztwo w podobnych sprawach stanowi duże wyzwanie dla prokuratorów. Jeżeli chodzi o materiał dowodowy, który musi być zebrany, to przede wszystkim osobowe źródła dowodowe, czyli przesłuchania pokrzywdzonego, przesłuchania w charakterze świadków, na przykład funkcjonariuszy policji, innych osób postronnych, które mogą mieć jakieś wiadomości na temat okoliczności zdarzenia, o którym pokrzywdzony nas informuje. No bardzo ważnym dowodem na pewno jest w sytuacji, kiedy składający zawiadomienie zarzuca funkcjonariuszom policji użycie przemocy, siły fizycznej czy wręcz pobicie, dokumentacja lekarska i po zebraniu dokumentacji lekarskiej prokurator występuje do biegłego z zakresu medycyny sądowej w celu ustalenia, czy jakie obrażenia zawiadamiający czy pokrzywdzony już w sprawie odniósł i czy mogły one powstać na przykład w okolicznościach, których pokrzywdzony podaje. Ważny w tej kwestii jest fakt, że policja w uzasadnionych przypadkach może użyć siły, a zadaniem prokuratury jest ustalenie, czy funkcjonariusze działali w zakresie swoich praw, czy zostały one przekroczone. W przypadku nadużycia siły przez policjanta może on zostać skazany w mniej groźnych przypadkach na karę więzienia do lat 3. Jeśli dojdzie do poważniejszych obrażeń, śmierci lub kalectwa pokrzywdzonego, kary mogą sięgać nawet 25 lat.